Bardzo Was wszystkich serdecznie witam na progu tej jedynej liturgii w roku, która trwa 3 dni. Gdy zaczniemy ją, zaczęliśmy już ją znakiem krzyża, zakończymy ją błogosławieństwem po procesji rezurekcyjnej. Wszystko w tym czasie jest liturgią wyjątkową, wspaniałą. Księgi liturgiczne mówią, że tym, czym jest niedziela w tygodniu, tym jest święte Triduum Paschalne w całym roku. To oznacza, że z tego czasu może się wszystko narodzić, bo niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, a Triduum Paschalne jest niezwykłym początkiem nowego czasu, który ma prawo się z niego narodzić w naszym życiu. Bardzo Was zapraszam do tej liturgii, do wrażliwości na wszystkie znaki, i do tego, żeby ta świadomość liturgiczna też naznaczała wszystko, co robimy w ciągu dnia. Każdy nasz czyn był odniesiony do tego ołtarza, przy którym celebrujemy liturgię. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga. Za wszystkich kapłanów, zwłaszcza za ojca świętego Franciszka, księdza kardynała Grzegorza wraz z biskupami współpracownikami oraz całym łódzkim prezbiterium, aby nieustannie z gorliwością podejmowali Chrystusowe wezwanie do głoszenia dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za posługujących przy ołtarzu, aby potrafili całe swoje życie czynić służbą. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w ciele i krwi Chrystusa odnaleźli źródło prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i prześladowanych za wiarę, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z Niego czerpali siłę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom,
aby dzięki pokarmowi wiecznemu dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, upamiętniającą ostatnią wieczerzę, aby Chrystusowe przykazanie miłości było regułą życia każdej i każdego z nas. Ciebie prosimy. O to wszystko prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.